rozmawiałem z operatorem kolony Sterowicza świętej pamięci, który zmarł parę lat temu. To były też jego zdjęcia i ja zawsze staram się robić film w taki sposób, żeby on był ładny wizualnie po prostu, żeby te zdjęcia były wysmakowane, żeby się miło na to patrzyło i myślę, że doceniliście Państwo tutaj kunszt operatora, bo były bardzo, bardzo piękne zdjęcia. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ekipę, bo tu też gdzieś się przewinęło w którymś pytaniach, jak liczna jest ekipa, więc na ogół z Polski wylatujemy w trzech czy czterech, czyli oprócz mnie jest dźwiękowiec i jeden lub dwóch operatorów. I do niektórych zdjęć to wystarcza, plus tam lokalny elektryk ze światłem i lokal fixer. Natomiast w niektórych przypadkach i dokładnie przy tym filmie jest całkiem inaczej, bo to, co Państwo widzieliście, wygląda bardzo kameralnie, tak jak to się ogląda, se samochodzik jeździ przez miłe imię. Natomiast myśmy mieli, bo nas z Polski było trzech, natomiast mieliśmy 40-osobową ekipę hinduską, żeby to wszystko mogło zafunkcjonować. Bo jeździliśmy po terenach, gdzie nie było elektryczności, więc wielki generator z nami jeździł w oddzielnym samochodzie. Była obsługa generatora, a tam w Indiach jest dużo ludzi generalnie, więc każdy fachowiec ma swojego asystenta, więc każdy elektryk od generatora miał asystenta. Później byli elektrycy, oświetlacze, którzy świecili w czasie, jak myśmy te nocne seanse robili. Też każdy elektryk miał asystenta, kierowcy samochodów, każdy miał asystenta. Kucharz był z nami też z asystentem, więc to w sumie było 40 osób.